Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan, ta gra to jest Farming Simulator 22 i jak widzicie jesteśmy na francuskiej mapie Oybeyero, mam 1,5 miliona euro na koncie, więc możecie się domyślać, że dziś będziemy robić jakieś eksperymenty. I dokładnie tak będzie, dzisiaj moi drodzy zamierzam wam coś ciekawego pokazać. Chodźmy tutaj, coś wam pokażę. Widzicie ten zamek tam na górze? Właśnie tam za chwilę pojedziemy. Pokażę wam ten zamek, zobaczymy jak on wygląda i jakie tajemnice może on tam skrywa. Kiedyś pisaliście na ten temat w komentarzach, żebym tam się przejechał, żebym zobaczył co tam jest, no to właśnie dzisiaj to zrobię i wezmę sobie tego John Deere'a, ten taki mały śmieszny pojazd, wezmę go sobie, może tablicę rejestracyjną sobie zmienię, tylko czekajcie, muszę zmienić chyba typ, typ 2, o. I teraz tak, nie. Typ 2 i ja chcę wybrać konkretny znak. Dlaczego ja nie mogę wybrać tego konkretnego znaku? O, teraz? Nie, jeszcze raz. A, bo to tutaj się zmienia, dobra. Czarny pan. Świetnie, mamy rejestrację. To ja sobie wypożyczę ten pojazd i jedziemy, moi drodzy, na wycieczkę. Jedziemy sobie w takim razie na wycieczkę, także ładujemy się do mojego samochodzika. Czarny pan, jak widzicie, nawet rejestracja jest, no to jedziemy. Już wam przy okazji powiem i opowiem troszeczkę na temat tego pojazdu. To jest taki mały pick-up, taki malutki pojazd, którego cechą charakterystyczną jest to, że ma więcej ostrzeżeń niż, kurde, jakikolwiek inny pojazd. Jak widzicie, wszędzie ma te naklejki, które właśnie mają ostrzegać nas przed jakimś niebezpieczeństwem. No a my śmigamy sobie w takim razie, może pojadę tutaj. Wiem, że ślepa uliczka, ale na pewno tu nie ma żadnego przejazdu. Jest, no zobaczcie, jest ślepa uliczka, a jednak nie do końca taka ślepa, bo możemy śmiało sobie tędy przejechać. Także taka ciekawostka, jeśli chodzi o oznakowanie. No ale my jedziemy, moi drodzy, w stronę tego zamku. Chcę wam pokazać, co my tutaj będziemy mieli ciekawego, także śmignę sobie na razie przez to miasteczko. Takie małe miasteczko. Czekajcie, co tu jest? Bo w sumie tak się zastanawiam. A, dobra, tu mamy punkt skupu. I w sumie te punkty skupu też mam wrażenie są troszkę poprawione, bo wreszcie mamy tą kratkę taką, a nie żywy beton, gdzie jak się sypało po prostu, no to ten zboże czy cokolwiek innego po prostu znikało w betonie i to było takie mało realistyczne. To nawet w farmingu 11 były te kratki, a w farmingu 19 na przykład już nie za bardzo. No ale dobra, wracamy. Jedziemy na wycieczkę do zamku, chcę wam co nieco go pokazać, chcę zobaczyć co tam ciekawego jest, bo nigdy mnie tam wcześniej nie było, a pisaliście w komentarzach właśnie pod innymi materiałami, żebym tam pojechał na tej francuskiej mapie i go zobaczył. No a że ja traktuję wasze komentarze poważnie i bardzo lubię, gdy piszecie różnego rodzaju komentarze, a jeszcze bardziej lubię, gdy subskrybujecie ten kanał, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie, ponieważ całkiem sporo materiałów cię tu po prostu omija, więc jeżeli nie chcesz, by cię tu sporo farmingowych rzeczy omijało, fajna ta wysepka, jeżeli nie chcesz, by sporo farmingowych rzeczy cię tutaj omijało i chcesz mieć codziennie porcję farminga, no to zachęcam cię do tego, byś zasubskrybował ten kanał, na pewno nic cię nie ominie. Jak widzicie, zbliżam się do tego zamku, teraz będzie gdzieś tu w lewo skręt, o, tu gdzie te lampy. Tutaj gdzie te lampy, jak widzicie, tutaj mamy parking, ale ja pomyślałem, że wziąłem sobie ten mały samochodzik, więc jedziemy w górę w takim razie tą drogą. Zobaczymy, czy damy radę wyjechać. Jak nie damy rady wyjechać, to wtedy pomyślę, co by z tym zrobić. Ale jak widzicie, pierwszy nawrót przeszedł całkiem gładko, więc śmigamy sobie dalej. Teraz będzie drugi. Oj, tu już było gorzej. Musiałem ostro po hamulcach iść. Dobra, no to jedziemy. Jeszcze chyba jedna nawrotka będzie. O, sarenka. Dobra, i to już jest wypłaszczenie, chociaż nie takie jeszcze bardzo mocne. No i wydaje mi się, że dojeżdżamy do końca i teraz tak. A czemu mi ten kierunkowskaz miga? No tutaj już dalej nie pojedziemy na pewno, bo mamy, jak widzicie, schody. No to chodźmy na górę. Chodźmy na górę, zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Na razie tylko schody i mury, więc nic wielkiego. Zobaczymy, co dalej. Więcej schodów. No i tak, tu już możemy iść. Tu mamy jakieś rozwidlenie. To zobaczmy najpierw, co jest tutaj. Zamek stylizowany na taki stary, ale tu w sumie nie ma nic ciekawego, bo tu tylko taki placyk, więc chodźmy sobie dalej. Może jakiś fajny widok będę miał gdzieś tutaj na tej mapie. O, jakieś drzwi, da się to otworzyć? No niestety nie. Niestety nie da się tego otworzyć, szkoda, to się akurat... Tu się troszeczkę zawiodłem, no ale cóż zrobić, chodźmy dalej.
Tutaj nie ma niczego, co by było wybitnie interesujące. O, tu jeszcze możemy iść. Dobrze, bo tutaj sobie troszeczkę ominąłem kawałek tego zamku, tego zamczyska właściwie. Kurczę, jakie ładne witraże, jakieś takie owoce normalnie. Dobra, to chodźmy sobie jeszcze tutaj. Może ja sobie wskoczę. O, kurde. Ale panorama tego miasta, naprawdę ślicznie to wygląda. Właściwie tej całej mapy, zobaczcie, jak się to prezentuje. Zamek mamy tutaj za mną, on teraz stoi, teraz już przede mną, bo się odwróciłem. Natomiast zobaczcie, jak ta mapa wygląda. No naprawdę ona jest bardzo, bardzo ładna. I faktycznie tutaj nie ma tej klasycznej wioski w farmingu, jak to było w poprzednich wszystkich edycjach, gdzie mieliśmy miasteczko. Tutaj tym miasteczkiem to jest no skrzyżowanie tak naprawdę dwóch ulic i dosłownie kilka budynków, także to jest taka zmiana, ale ta mapa naprawdę, naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Brawo. Ogromne brawa dla Giantsa. No a my lecimy dalej. Zostawmy ten zameczek z witrażami. Lećmy w górę. Może znajdę coś jeszcze ciekawszego. Tutaj, jak widzicie, tam były chyba jeszcze jakieś schody? Nie wiem, tam w poprzednim, nawet jeżeli to nie były schody, to były tam na pewno jakieś miejsce, gdzie można było jeszcze iść. No a my skoczmy sobie dalej tutaj i zobaczmy, co tu jest. No tutaj nie ma już chyba niczego ciekawego. Mamy też wysoką barierę. Oj, 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 spadłem. Jak to możliwe? Będę w stanie tu wejść? Kurczę, no nie mówcie mi, że ja tam spadłem. Ajajajajajajaj. No to niestety. Teraz będę się musiał wdrapać na ten zameczek jeszcze raz. Chociaż... Zobaczcie, tu są jakieś okienka. Tu się da wejść do środka może? To jest interesujące w sumie. Myślałem, że to, że spadłem, to będzie duży minus, a tu się okazuje, że może znajdę jeszcze coś ciekawszego. Popatrzcie, kurde, to tego to ja się nie spodziewałem, że tutaj jeszcze coś znajdę. Zobaczcie. Ja wiem, że tam troszeczkę jeszcze ominąłem. Tu akurat zobaczcie, że te tekstury też nie idealnie się nachodzą. Te dwa modele skał z modelem tego zamku. No ale dobra, chodźmy dalej. Tu widzę, są jakieś lampy. Ciekawe, co my tu znajdziemy ciekawego. Czy jakieś znajdki może znajdziemy jak... Co to jest? To nie jest znajdka, ale to jest jakiś taki troll. Nie wiem, taki spikselizowany troll. Włączę sobie pomoc na wszelki wypadek, gdyby tutaj coś było. No fajnie to wygląda ten zamek, naprawdę. Trzeba przyznać, że wygląda to po prostu kozacko. Aczkolwiek żadnej znajdki tutaj nie widzę. Nie wiem, jak to jest z tymi znajdkami tutaj na tej mapie. Jeszcze się im nie przyglądałem za bardzo. Nie wiem, nie chce mi się wierzyć, że ja tu nic nie znajdę. Ale no. Wychodzi na to, że tutaj nic nie ma. To jest takie przejście, które no jest takim trochę easter eggiem, ale no nie wnosi niczego ciekawego dla mnie tutaj w tym akurat miejscu. No dobra. No ale spadłem, więc przynajmniej znalazłem coś ciekawego tutaj w okolicy. Zaraz tam wrócę oczywiście w tamto jedno miejsce. No jak widzicie, już trochę jestem daleko. Zaraz poskaczemy sobie tutaj po tych skałach. Teraz się pobawimy w wspinacza wysokogórskiego. Obejdziemy sobie jeszcze ten zamek. Może ja tu wskoczę jakoś. O, widzicie, wskoczyłem nawet dość fajnie. No to wracamy, moi drodzy, w to samo miejsce, które miałem wam pokazać wcześniej. Zobaczmy, bo mnie się wydawało... Tak, mnie się wydawało, że tu były schody i faktycznie tu były schody. Zobaczmy. Jest coś, popatrzcie, tu coś jest. Co to, moi drodzy, może być? To wygląda jak, nie wiem. Kaseta z grą? Znajdźka. Wiele lat temu producent oprogramowania zakopał w tej okolicy wszystkie kasety z grami komputerowymi, których nie zdołał sprzedać. Spróbuj je wszystkie odnaleźć. Znajdujesz kasetę z grą Zepsute Ziarno 5, jeszcze tylko 19 sztuk. No to popatrzcie, jakiego miałem nosa. No to faktycznie wyglądało trochę jak jakaś kaseta z grą, albo myślałem taka kaseta wideo, może kaseta z muzyką, coś takiego. No to, moi drodzy, faktycznie mamy i jeszcze zarobiłem za to 50 tysięcy euro, więc bardzo, bardzo dużo. No to, moi drodzy, ten zamek naprawdę wygląda kozacko, taki fajny tutaj na tej mapie, bardzo mi się podoba. Idę jeszcze zobaczyć na tamtą drugą górkę, co tam ciekawego jest. Natomiast, no, przyznam szczerze, zamek zrobił na mnie wrażenie, ponieważ, no, jest tutaj coś,
co dodaje też klimatu tej mapie. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba, że takie rzeczy farming, a właściwie Giants tutaj nam dodaje, chociaż te znajdźki będą dużo trudniejsze do odnalezienia, tak mi się wydaje, w stosunku do mapy, moi drodzy, amerykańskiej. Ja też już zrobiłem poradnik związany z tymi oto znajdźkami, ale tymi znajdźkami na mapie amerykańskiej. Natomiast tutaj no mamy zupełnie inną historię. No, jak widzicie, możemy sobie nawet zajrzeć do środka, aczkolwiek no tekstury są średnie tam w środku, trochę jakby to było z farminga, nie wiem, jedenastki, no ale nie na wiele sobie tutaj możemy pozwolić. Żadne z tych drzwi się nie otwierają. No przyznam szczerze, trochę szkoda. Myślałem, że jednak coś tutaj się będzie otwierać. Ciekawe, damy radę tu wejść? Damy radę tu wskoczyć? O, wskoczyłem. Przez drut kolczasty wskoczyłem do środka. No pewnie nie damy rady tutaj oczywiście niczym kręcić. Szkoda, bo na mapie z modów, moi drodzy, na tej mapie z modów ona się nazywa... Jakżeż ona się nazywa, ta mapa z modów? Kurczę, No Man's Land. Robiłem na niej live'a. No to na tej mapie, moi drodzy, da się odkręcić taki kurek w jednym miejscu. No, a co tu było takie? Odrapany tynk, nic szczególnego. No to, moi drodzy, tutaj jest jakiś ewidentnie budynek jakiejś użyteczności. Chciałem powiedzieć publicznej, tu mamy punkt skupu ewidentnie. No i jakąś fabrykę. Fabryka... Nie wiem czego. Co to jest? Chodźmy tutaj, zobaczmy. Kup punkt produkcyjny. Przędzalnia, moi drodzy, tu mamy przędzalnię. Proszę bardzo, w sumie, faktycznie. No to, moi drodzy, tak się prezentował zamek i jego okolice najbliższe. Jeszcze sobie tutaj podejdę, żeby zobaczyć ten zamek. Chyba to jest w tę stronę? Nie, to jest nie w tę stronę. Gdzie jest ten zamek? Zamek, gdzie uciekłeś? Gdzie jest ten zamek? Czekajcie. Tam jest kolejny punkt produkcyjny. Byłem przekonany, że zamek jest w tę stronę, a się okazuje, że... Zamek jest... Nie no, zamek musi być tutaj przecież, heli. O co chodzi? Przecież ja od tej strony przyszedłem. Jest i zamek, moi drodzy, tylko tam drzewo jeszcze nam zasłania. Ale jest i zamek. Także zamek jest tam w tle, daleko, daleko w tle, ale go mamy. Tak się przedstawia historia zamku, który w sumie tutaj w tym farmingu się pojawił. Fajnie, że takie coś tutaj mamy, że mamy takie easter eggi, można powiedzieć, na tej mapie, bo dzięki temu po prostu zostajemy zachęceni do tego, żeby sobie pozwiedzać, popatrzeć. No i chyba też o to chodzi, żeby znać mapę, na której się gra. Uważam, że powrót znajdziek do właśnie farminga to jest coś, co bardzo, bardzo potrafi uatrakcyjnić tą grę. No a jeżeli film Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Właściwie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli Ci się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Będziemy sobie sprawdzać kolejne rzeczy, będzie dla Was testował różne rzeczy, które tutaj też piszecie w komentarzach. Więc jeżeli macie pomysł na szybki zarobek albo na coś, co po prostu chcecie przetestować, dajcie o tym znać. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!